Dzień dobry Państwu, 16 dzień czerwca 2022 roku. Witamy bardzo serdecznie Szczyrzowic, gdzie już za chwilkę początek spotkania 18 zaległej kolejki w raciborskiej klasie A. Naprzód Czyżowice podejmować będzie naprzód 32 Syrynia. Na to spotkanie bardzo serdecznie zaprasza Państwa Drzeniek Kamil. Zawodników na boisku jeszcze nie ma, czekamy cały czas na graczy obu zespołów, no a z tego miejsca też warto nadmienić, dlaczego tutaj jesteśmy. Jakiś czas temu na łamach naszego portalu ruszyła licytacja dla małego Mikołaja, który walczy z chorobą SMA. SMA to rdzeniowy zanik mięśni, okrutna i niestety śmiertelna choroba. Naprzód wylicytował dzisiejszą transmisję za bagatela 3000 zł. Wielkie brawa i ukłony dla tego klubu za taką postawę. A rodzicom i małemu Mikołajowi życzymy dużo zdrowia i no i pomyślności w tej zbiórce, bo kwota jest naprawdę ogromna do zebrania. Dzisiaj rano zajrzeliśmy, no to nie ma jeszcze 2 milionów, sami Państwo widzą teraz na ekranach, jak to jest ogromna kwota. Mikołaj, kiedyś to zobaczysz, to pamiętaj, że byli tacy ludzie w Czyżowicach, którzy tutaj wsparli się bardzo mocno, jak i w całej Polsce też ludzie wspierają, walczą, to jest naprawdę fajne, cały czas trzymamy za to kciuki. Już za chwilkę zawodnicy pojawią się na murawie. Zaczniemy może od składów obu drużyn na to spotkanie i rozpoczniemy od ekipy gości, czyli naprzód 32 Syrynia. Z jedynką zagra Rafał Lupa, 15 to Szymon Sosna, 16 Bartosz Majszak, 5 to Marcin Dzierżęga, 2 Paweł Paprocki, 14 Mateusz Bugdą, 17 to Marek Pawlus, 18 Damian Bugla, 11 Kamil Nowak, 8 Mateusz Sowa, 7 Artur Kuczera. Trenerem na przodu 32 Syrynia jest Jacek Trzeciak. No i jeżeli chodzi o gospodarzy, czyli naprzód Czyżowice, numer 1 to Michał Lodwich, 4 Radosław Grabarczyk, z trójką zagra Artur Sosna, 13 to grający trener Dawid Szymura, 14 Dawid Reguło, 5 to Artur Cichy, 18 Maciej Mioduszewski, 8 Adrian Wierzgoń, 15 Patryk Adamczyk, kapitan zespołu, 6 to Szymon Gardawski, 21 Bartosz Jęczmionka, no i trenerem, tak jak wspomniałem wcześniej, jest Dawid Szymura. Nad Czyżowicami no powoli zbierają się tutaj chmury, no to zapowiedzi i pogody nie były zbyt korzystne. Zapowiadane burze, no już słyszymy chyba deszcz nad naszymi głowami, także mamy nadzieję, że ta burza w jakiś sposób nas ominie. Dzisiaj też w Czyżowicach duże święto, atrakcje dla najmłodszych. Kibice się tutaj zbierają już powoli na trybunach. No patrzę, że są już dość mocno zapełnione te trybuny. Przypomnijmy, że naprzód ma już zapewniony awans do klasy okręgowej. Podopieczni Damiana Dawida Szymury zgromadzili do tej pory na swoim koncie 77 punktów. 25 meczów zwyciężyli, 2 zremisowali i ponieśli tylko jedną porażkę. Naprzód Syrynia po 28 kolejkach ma na swoim koncie 66 oczek. 21 razy wygrali, 3 remisy i zanotowali 4 porażki. Już na zegarach godzina 14. Zawodników jeszcze nie widać. No, przed tym meczem będzie jeszcze minuta ciszy. Wczoraj napłynęły przykre informacje z Czyżowic. Zmarła mama trenerowi i bramkarzowi Łukaszowi z naprzodu Czyżowice. No i będzie poświęcona oczywiście minuta ciszy.
Widzimy już sędziów i piłkarzy, którzy za moment pojawią się już na murowie i rozpoczniemy to spotkanie. No bardzo oryginalny hymn tutaj w Czyżowicach. Rzadko się zdarza, aby kluby na poziomie klasy A, klasy okręgowej, czy nawet czwartej i trzeciej ligi mieli swój hymn. No naprawdę fajny klimacik tutaj w Czyżowicach do grania w piłkę. Przywitanie obu zespołów, za chwilkę początek tego pojedynku. No zobaczymy, jak potoczy się ten pojedynek. Spotykają się dwa najlepsze zespoły w raciborskiej klasie A. Dlatego liczymy na dobre i ciekawe widowisko. Pamiątkowa fotografia sędziów tego spotkania. A sędziami dzisiaj jako główny pan Sebastian Stopa. Na liniach pomagać będą mu Jacek Myśliwiec i Andrzej Knura. I w tym momencie pani prezes Anita Pawełek-Syrini w imieniu zarządu Syrini i zawodników chciałaby przekazać mały kieszeń z okazji awansu dla naszych zawodników i na przodu. Dziękujemy! Na bardzo miły gest. Tutaj jest na przodu 32 Syrynia. To się nazywa gest. Serdeczne gratulacje z okazji awansu dla na przodu Czyżowice. Już za chwilkę początek tego spotkania, na koniec, przed meczem jeszcze pamiątkowa fotografia. Widzimy, że ludzie tutaj cały czas się zbierają w okolicy trybuny. No, wielkie piłkarskie święto dzisiaj w Czyżowicach. Warto przyjść, a tych, których nie ma, minuta ciszy. W środku boiska ustawiony już Patryk Adamczyk. No zdecydowanie najlepszy strzelec na przodu Czyżowice w tym sezonie. 41 bramek zdobył ten zawodnik do tej pory. No zobaczymy, czy uda się powiększyć ten dorobek w dniu dzisiejszym. Czekamy na pierwszy gwizdek
arbitra i rozpoczniemy za moment spotkanie na przodu. Krzyżowice z naprzodem 32 Syrynia. Najpierwsze gwizdek arbitra w tym spotkaniu rozpoczynają gospodarze. Gardawski od razu piłka na lewą stronę boiska, ale przejmują ją gracze z Syrynii. Rafał Lupa. No niedobre teraz wybicie Lupy. Gardawski zagrywa właśnie do Adamczyka. Była no, pierwsza okazja, ale poradzili sobie goście. Słychać tutaj kibiców z Syrynii, którzy pojawili się na obiekcie. Szymura. Piłka teraz na prawej stronie u Miodoszewskiego, powstrzymany jednak przez Bartosza Majszaka. Z autu wznawiają teraz gospodarze. Piłka dorzucona w pole karne do Gardawskiego. Wybijają to jednak goście. No i oni ruszają ze swoją akcją. Na lewej stronie jest tutaj Sowa. Sowa, dośrodkowanie zablokowane jednak. No i będzie piłka dla naprzodu Krzyżowic. Piłka już wrzucona w boisko. Gardawski teraz ładnie zagrywa do Cichego. Gości prowadzi dobrze znany w środowisku piłkarskim Jacek Trzeciak. Do niedawna jeszcze trener GKS-u Jastrzębie. GKS, przypomnijmy, że spadł z pierwszej ligi. W nowym sezonie będzie występował na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce. Ale wracamy już tutaj do spotkania w Krzyżowicach, bo atakują teraz goście. Może być niebezpiecznie. Jest Sowa w polu karnym. Sowa strzela na bramkę i niedokładnie teraz posyła piłkę zawodnik na przodu 32 Syrynia. No pierwsza dobra okazja ekipy gości. Przed szansą stanął zawodnik oznaczony numerem 8, czyli Mateusz Sowa. No ale Michał Lodwich nie musiał wyciągać piłki z siatki. A teraz ruszamy w drugą stronę. Ta akcja jednak powstrzymana. Rzut wolny dla naprzodu 32 Syrynia. Piłka posłana już na prawą stronę boiska. Dośrodkowanie w pole karne. Niebezpiecznie. No i kończy się to rzutem rożnym dla ekipy gości. Do końca tego sezonu zostało już tak naprawdę dwa spotkania, z tym dzisiejszym. Naprzód 18 czerwca zagra z przyszłością Rogów. Będzie to zamknięcie tego sezonu. No a teraz zobaczmy,
co dzieje się na boisku, bo goście mają rzut rożny, piłka posłana już w pole karne. Radzą sobie jednak gospodarze. Artur Cichy naciska teraz swojego rywala. Konkretnie Sowę. Piłka teraz na Gardawskiego. Ten ma dużo miejsca na prawej stronie boiska. Gardawski dorzuca w pole karne. Wbija to jednak Paweł Paprocki. Na wysokości pola karnego wznowią teraz grę zawodnicy z Czyżowic. Szósta minuta tego spotkania. Dośrodkowanie w pole karne. Był tam Adamczyk. Radzą sobie jednak gracze z Syryni. Lodwich. Niedokładne teraz zagranie, no i rozpoczną gościa. Nawiązując jeszcze do tego bieżącego sezonu, no kapitalny wynik bramkowy, jeżeli chodzi o Naprzód Czyżowice. 140 bramek strzelonych w tym sezonie do tej pory, tylko 21 straconych. Równie ciekawym bilansem mogą pochwalić się gracze z Syryni. 100 strzelonych bramek, 46 straconych. Piłka teraz posłana w pole karne. Nie zdążył do tego jednak Artur Kuczera. No i rozpocznie Lodwich od bramki. Gra już wznowiona. No w tych pierwszych minutach na razie bez jakichś klarownych sytuacji. Poza tą jedną po stronie Naprzód 32 Syrynia, kiedy to Mateusz Sowa stanął oko w oko z Michałem Lodwichem, no ale posłał piłkę obok bramki. Wygrał teraz tą główkę Sosna. No i teraz bez kalkulacji Bartosz Majszak wycofuje piłkę do Rafała Lupy. Nie złapał piłki w boisku Mioduszewski, no i rozpoczną goście. No i faul teraz Bartosza Jęczmionki. Gra już wznowiona, no ale myślałem, że stracili piłkę goście. Teraz ostre wejście Jęczmionki, no i przerywa grę arbiter tego spotkania. Będzie rzut wolny dla Naprzód 32 Syrynia. Majszak. Naciskany przez Gardawskiego. Bliski odzyskania piłki był Szymon Gardawski, oznaczony numerem 6. No a piłkę fałtę wybija Artur Cichy. Sosna. Gardawski w kierunku Adamczyka, ale niedokładnie. Lupa. No i zobaczmy, bo to kolejna okazja dla Naprzód 32 Syrynia. Jest Sowa, ale nie było nikogo w polu karnym Naprzód Czyżowic. Naprzód Czyżowice na swoim boisku rozegrał do tej pory 14 spotkań, 13 z nich zakończyło się zdobyciem kompletu punktów. Raz podopieczni Dawida Szymury ponieśli porażkę, no a najwyższe zwycięstwo w tym sezonie
odnieśli 11 czerwca, czyli kilka dni temu, pokonując u siebie LKS Pawłów aż 13-1. No i naprzód tak naprawdę po 3 latach wraca do klasy okręgowej. Gospodarze dzisiejszego spotkania spadli w sezonie 2018-2019. Wówczas awans do 4. ligi wywalczyła Odra Wodzisław. No a z ligą okręgową pożegnali się także Gwiazda z Krzyszów, naprzód Syrynia, czyli dzisiejszy rywal, przyszłość Rogów, Rafako Racibórz i KS Kornowac. Dośrodkowanie teraz w pole karne, niebezpieczne, jest pierwsza bramka dla naprzodu Syrynia. Świetnie wyszedł w powietrze Marek Pawluz, no i goście obejmują w Czyżowicach prowadzenie. Oglądamy powtórkę tej sytuacji bramkowej. Piłka przeniesiona na lewą stronę boiska. Kuczera idealnie obsłużył Pawlusa, no i mamy 0-1. Goście prowadzą w Czyżowicach. A teraz może być szybka odpowiedź na przodu Czyżowice, ale zbyt mocna ta piłka w kierunku Wierzgonia. Tak spoglądam na niebo, no te chmury, mam nadzieję, że troszkę się przesuną w tą inną stronę i nas tutaj ominą. Zapowiadane liczne burze. No ale póki co po tym małym deszczyku, który przez chwilę tutaj spadł, nie zanosi się na coś poważniejszego, no i oby tak zostało. Trzynasta minuta spotkania. No lepsze wrażenie póki co sprawiają goście, którzy prowadzą 1-0. Teraz rzut wolny i Marcin Dzierżęga. Uderzenie na bramkę Dzierżęgi. Dobry pomysł, siła odpowiednia, no ale z wykonaniem troszkę gorzej. Gardawski. Dobra, teraz zagranie do Artura Cichego. Artur Cichy. Dobra piłka w kierunku Macieja Mioduszewskiego. Gospodarze domagali się od gwizdania rzutu karnego, no ale sędzia główny tego spotkania pokazał, że gramy dalej, a to jeszcze nie koniec tej akcji. Uderzenie na bramkę Adriana Wierzgonia tuż obok prawego słupka Lupy. Podrywa się znowu tutaj deszcz nad naszymi głowami. No a w natarciu cały czas gracze Szczyżowic. Piłka na prawą stronę boiska do Mioduszewskiego. Mioduszewski dorzuca w pole karne do Gardawskiego. Nieco za mocna ta piłka i od bramki za moment rozpocznie Lupa. Ładnie przeniesiony ciężar gry, jak widzimy na powtórce do Mioduszewskiego. Dobry pomysł z tym dośrodkowaniem, no ale zabrakło nieco, żeby Gardawski zdążył do tej piłki. Lupa.
Jęczmionka wygrywa ten pojedynek główkowy, Gardawski. Piłka teraz do Adamczyka, Adamczyk ładnie sobie poradził, Adamczyk strzela, no i fantastycznie broni, lupa dobitka Gardawskiego, ale mamy pozycję spaloną. Zabrzmiała już tutaj muzyka po bramce bardzo szybko, ale gola dla na przodu Szczyżowic nie będzie. Pozycja spalona Szymona Gardawskiego. Świetnie poradził sobie w tej akcji Adamczyk. No nie bez powodu ten zawodnik strzelił w tym sezonie 41 bramek. Faulowany teraz Jęczmionka w środkowej strefie boiska. 16 minuta już tego spotkania. Szymura. Artur Cichy wycofuje teraz do Lodwicha. No i będzie rzut z autu dla gospodarzy. Adamczyk na Gardawskiego. Artur Cichy. Przebijanka teraz w środkowej strefie boiska. Syrenia próbowała wyjść długim podaniem, ale kompletnie do nikogo. Artur Cichy do Gardawskiego. Za mocne to zagranie. Nie ma też faulu. Szymura do Cichego. Artur Cich ładnie zauważył teraz Jęczmionka. Ten mądrze rozciąga grę na lewą stronę boiska. Będzie okazja dla na przodu Szczyżowic. Uderzenie na bramkę. Wysoko jednak nad poprzeczką. A uderzył Radosław Grabarczyk. Od bramki wznawia Rafał Lupa. I przy piłce cały czas utrzymują się gracze z Syryni. Rzuca autu dla podopiecznych Jacka Trzeciaka. Piłka już wybita. Gardawski. Twarde teraz starcie w środkowej strefie boiska. No, piłka powędrowała do Adamczyka. Adamczyk, piłka na lewej nodze. Dobrze jednak powstrzymany, bez faulu. No i faul wybijają teraz goście. Faul w środkowej strefie boiska. No,
miejscowi kibice cały czas czekają na tą pierwszą bramkę dla naprzodu Czyżowice. 20 minuta tego pojedynku. Szymura. Piłka na lewą stronę boiska do Grabarczyka. Nie zdążył jednak do tej piłki boczny obrońca Szczyżowic. Goście domagają się teraz od wyznania faulu, ale sędzia pokazuje, że gramy dalej. Artur Cichy dużo miał teraz miejsca w środkowej strefie boiska, zagrywa do Jęczmionki. Ten do Grabarczyka, jest tutaj Wierzgoń. Wierzgoń próbował zabrać ją z piłką, ale nie udało mu się przedostać, a teraz nie ma spalanego, gramy dalej. Na prawej stronie jest Artur Kuczera. Kuczera w polu karnym, robi sobie miejsce, strzela na bramkę Lodwicha. Dobra decyzja, ładnie sobie zrobił miejsce na zawodnik z Syrynii, ale piłka przeniesiona nad bramką gospodarzy. Okazja do powtórki tej sytuacji. No groźnie atakuje zespół z Syrynii. Gardawski do Jęczmionki. Artur Cichy. No nakładka teraz ewidentna w środkowej strefie boiska Mateusza Bugdoła i będzie piłka dla gospodarzy. Jęczmionka, piłka na prawą stronę do Mioduszowskiego, radzą sobie jednak gość. No i powstrzymana teraz akcja przez Artura Sosnę. Szymon Sosna. Gardawski do Jęczmionki. Faulowany w tej sytuacji Gardawski. Sędzia nie przerywa jednak akcji. No powiem szczerze, że dla mnie faul ewidentny. Piłka na prawą stronę boiska zagrana przez Damiana Bugle. Uderzenie na bramkę Lodwicha. Mocne Kamila Nowaka, ale równie niecelnie. Szymura. Piłka na Grabarczyka. Odprowadzony jednak do boku zawodnik na przodu Czyżowice. Rozpoczyna się 25 minuta w tym spotkaniu. No naprzód Czyżowice jeszcze bez klarownej sytuacji. Poza tą, gdy bramkę strzelił Szymon Gardawski, no ale padła ona z pozycji spalonej. Syrynia groźniej póki co atakuje bramkę Michała Lodwicha.
jestem ciekawy dzisiaj gry Patryka Adamczyka. No 41 bramek w klasie A. No wynik naprawdę rewelacyjny. To jest zawodnik z numerem 15 właśnie przy piłce. Rusza teraz Serynia, ale wychodzi z bramki. Ludwik popełnia fatalny błąd. Fauluje teraz zawodnika Serynii. No i to się może skończyć czerwoną kartką. No nie mógł podjąć innej decyzji arbiter w tej sytuacji. Błąd techniczny Michała Lodwicha, wykluczony z gry. No i gospodarze będą musieli radzić sobie w dziesiątkę. Jak Państwo widzieli, decyzja była pewna raczej, także z czerwoną kartką został... Goście będą mieli rzut karny, a my oglądamy powtórkę tej sytuacji. No błąd bramkarza Szczyżowic, fauluje w polu karnym. No i to musiało się skończyć rzutem karnym i czerwoną kartką. No nie ma dyskusji. No i widzimy, że do gry w bramce szykuje się jeden z zawodników z pola. Dawid Reguła, jak podpowiada tutaj Szymon Kalczyk, który też tutaj jest odpowiedzialny za organizację tego spotkania, będzie starał się wybronić tą jedenastkę. No w protokole jest rezerwowy bramkarz Dariusz Kurzydym. No dowiemy się po meczu, dlaczego postawiono na gracza z pola. Zobaczmy. Rzut karny dla naprzodu. Syrynia! Pewne uderzenie Marka Pawlusa i goście prowadzą w Czyżowicach 2-0. Mamy powtórkę tego rzutu karnego. No pewne uderzenie zawodnika Syrynii. Bez szans na interwencję Dawid Reguła. No i po 28 minutach to goście prowadzą w tym spotkaniu różnicą 2 bramek. Muszą gonić wynik gospodarz. Szymura. Piłka teraz na Sowę. Poradził sobie Mioduszewski, faulowany przez Sowę. No i już rozpoczęli gracze Szczyżowic. Piłka na lewą stronę boiska. Był tam Adrian Wierzgon, no źle chyba upadł. Po tym zagraniu głową leży na murawie zawodnik gospodarzy. Na szczęście wygląda na to, że to nic poważnego, no i będzie mógł kontynuować grę. Lupa. Majszak.
No zobaczymy, jaki pomysł będą mieli na to spotkanie gospodarze. Grają w dziesiątkę, przegrywają 0-2. No nie jest to sytuacja łatwa. Naciska teraz Gardawski. Nie udało się jednak przerwać tej akcji. Lewą stroną ruszył Szymon Sosna. Powstrzymany jednak. No i od autu wznowią za moment gospodarze. A w zasadzie od bramki. Jęczmionka dobrze teraz zagrał do Wierzgonia. No i faulowany w środkowej strefie boiska Patryk Adamczyk. Będzie rzut wolny dla naprzodu Czyżowic. Jęczmionka ustawił już piłkę. No zobaczymy, czy nie pokusi się o uderzenie. Odległość spora, ale przy dobrym kopycie, że tak to nazwę, może to sprawić problemy bramkarzowi gości. No i było niebezpiecznie pod bramką Syreni. Piłka po rykoszecie wychodzi na rzut roczny. Piłka posłana już w pole karne. No i radzą sobie goście. Wybija tą piłkę fałd Bartosz Majszak. Kolejna piłka posłana w pole karne. Był tam Gardawski, uprzedzony jednak przez rywali. Jęczmionka. Artur Cichy. Tracą piłkę gospodarze, no i to jest kolejna szansa dla Syryni. Z numerem 7 jest tutaj Artur Kuczera. Poradził sobie Kuczera, strzela! I obok bramki uderzenie Kuczery. Będzie jeszcze rzut rożny, pokazuje arbiter tego spotkania. No, groźny kontratak na przodu Syrynia. Zobaczmy powtórkę tej okazji. Świetnie wyszedł tutaj zawodnik gości, uderzył po długim rogu, ale nie trafił w światło bramki. Goście mają rzut rożny. Piłka już w polu karnym. Uderzenie głową, poprzeczka! Jeszcze strzał na bramkę i trzecie trafienie dla naprzodu Syryń. No nie jest to dobry dzień dla naprzodu Czyżowice. Goście prowadzą 3-0. No a strzelcem bramki oznaczone numerem 11 Kamil Nowak. Efektowna cieszynka po bramce. No wszystkie te bramki z tego spotkania, a także pomeczowe wywiady będą do zobaczenia w przygotowanym przez nas skrócie. Bramki z kilku kamer będzie co oglądać. Wybita teraz piłka daleko, fałd. Wyszedł z bramki teraz Reguła. Szymura. Adamczyk w kierunku Gardawskiego, ale niedokładnie. No i kolejna okazja dla ekipy gości, Wierzgoń.
Przepraszam, to oczywiście Mateusz Sowa na lewej stronie dorzucał tą piłkę. No i kolejny korner dla na przodu z Syryni. No nikt tutaj w najczarniejszych snach nawet nie przepuszczał w Czyżowicach, że po 35 minutach może być 0-3. Ale tak ten mecz się ułożył, że goście no bardzo pewnie prowadzą i stwarzają sobie kolejne okazje. Dośrodkowanie w pole karne. No kotłuje się tam pod bramką reguły. No i kolejne dośrodkowanie z narożnika. Gra już wznowiona, krótko jednak zagrali to zawodnicy z Syryni. Piłka znowu w pole karne. Łapie to tym razem Dawid Reguła. Szybka piłka na Wierzgonia. No przeciwko niego dwóch rywali poradził sobie Wierzgoń, ale z trzecim przeciwnikiem już nie było takiej szansy. Artur Sosna do swojego imiennika Artura Cichego. Mądry teraz przerzut do Radosława Grabarczyka. Akcja jednak powstrzymana. No i będzie rzut wolny dla naprzodu Czyżowice. No może stałe fragmenty gry stworzą okazję dla gospodarzy. Na pewno o nie łatwiej, gdy gra się o jednego zawodnika mniej aniżeli z gry. Piłkę ustawia już Szymon Gardawski. Zobaczymy, na jaki wariant zdecyduje się zawodnik oznaczony numerem 6. Gardawski, dośrodkowana piłka w pole karne, mija jednak wszystkich zawodników i od bramki za moment rozpocznie Rafał Lupa. Jęczmionka naciskał teraz rywala i wywalczył piłkę. Piłka na prawo do Mioduszewskiego, ten w polu karnym. Rzut z autu pokazuje sędzia główny. Szybszy przy piłce był Bartosz Majszak. Adrian Wierzgoń już w narożniku boiska, piłka już dorzucona. Okazja dla naprzodu, skakał tam Artur Cichy. No ale bez zagrożenia bramki gości. 39 minuta już na zegarze. Wicelider tabeli bardzo pewnie prowadzi w Czyżowicach 3-0. No ale trzeba też nadmienić, nawet gdyby wygrali bardzo wysoko, to na przodu Czyżowice nie dogonią, bo te drużyny przed tym spotkaniem dzieliło aż 11 punktów. Ta strata może zostać zniwelowana do punktów 8, no ale awansu gospodarzom już nikt nie odbierze. Piłka teraz na lewej stronie Usowy. Akcja przerwana, no i rozpoczną za moment zawodnicy Syryni. Sosna z Gardawskim naciskali teraz Artura Kuczerę. Piłka posłana w pole karne, wychodzi tam
reguła. Jest bramka, ale jest też pozycja spalona. No i gramy dalej. Jęczmiąk. Piłka na Adamczyk. Powalczył o futbolówkę Mioduszewski. Wierzgoń do Adamczyka. Adamczyk w polu karnym. No powstrzymany jednak skutecznie przez rywali. Artur Cich. Sosna. Prosto padła piłka na Adamczyka. Ten twardo stoi na nogach. Gardawski. Powstrzymany jednak. No i będzie rzut z autu dla gości. Adamczyk. No i będzie rzut wolny dla naprzodu Czyżowice, już wznowione przez Artura Cichego. I żółta kartka zapisana po stronie gości, a ukarany z numerem 14 Mateusz Bugdo. Mioduszewski teraz powalczył, jest jeszcze Adamczyk. Udało się piłkę odzyskać. Adamczyk, piłka na lewej nodze, mocne uderzenie. No widać, że ma to w tej lewej nodze ten przysłowiowy młotek. Sowa, naprzeciwko niego Sosna. Sowa schodzi do środka. No próbował to rozrzucić na lewo do Kuczery, ale ten nie zrozumiał do końca jego intencji i piłka pod nogami Dawida Reguły. Artur Cich. Szymura. Faulowany teraz grający trener na przodu Czyżowice i będzie rzut wolny dla gospodarzy. Rozpoczęła się już 43. minuta w tym spotkaniu. Spotkaniu, no, które pod pełną kontrolą na ten moment ma zespół gości. Prowadzi bardzo pewnie 3-0. No i niezwykle trudne zadanie przed naprzodem Szczerzowic. Gardawski do Sosny. Ten podciągnął z piłką kilka metrów. Sosna strzela na bramkę, ale bez problemu łapie to Rafał Lupa. Piłka posłana już w górę. Gardawski. Cichy. Ponownie Artur Cichy wycofuje tą piłkę do reguły. No i stołeczek założony teraz przez Radosława Grabarczyka. Będzie rzut wolny dla naprzodu 32 Syrynia. Stołeczek, krzesełko. No różne tego typu zagranie jest nazywane w środowisku piłkarskim. Jedno jest pewne, na pewno nie należy to do rzeczy przyjętych. Dzierżęka. Piłka na prawą stronę boiska. Nowak. Dośrodkowanie w pole karne. Radzą sobie jednak gospodarze. No i to jest okazja do szybkiego kontrataku. No ale zwolniła nieco na tempie ta akcja. Jest tutaj Wierzgoń. Ładnie pokazał się na prawej stronie Sosna, ale piłka do niego nie dotarła. 45. minuta już na zegarze. Adamczyk, Wierzgoń, powstrzymany jednak przez Bugle. Jęczmiąk,
obrócił się z piłką Jęczmionka, strzela. Zablokowane jego uderzenie po raz kolejny w tym spotkaniu przez Damiana Bugle. Szymura. Piłka na Gardawskiego. Zwija się teraz z bólu zawodnik Szczyżowicz, a my tutaj ruszamy w drugą stronę. Spalone jednak, no i rozpoczęli już gospodarz. Nie podnosi się z murawy Szymon Gardawski. Dopiero teraz zawodnik lidera tabeli może kontynuować grę. Doliczony czas gry pierwszej połowy. Ciche. Piłka na Jęczmionkę. Szybsi jednak goście, konkretnie Mateusz Bugdo, ten dosowy. Jest tutaj Kuczera. Piłka na prawej stronie boiska. Kamil Nowak. Naprzeciwko niego Grabarczyk, no i powstrzymał tą akcję gości zawodnik na przodu Czyżowice. No i będzie jeszcze rzut rożny w tej pierwszej połowie dla drużyny gości. Przypomnijmy, że w bramce na przodu Czyżowice stoi Dawid Reguła, zawodnik z pola, który zastąpił Michała Lodwicha, ukaranego czerwoną kartką. Piłka już posłana w pole karne, niebezpiecznie wybija to Jęczmionka. No i faulowany teraz Gardawski. Koniec tej pierwszej odsłony. Naprzód Czyżowice do przerwy przegrywa z naprzodem 32 Serynia 0-3. No zobaczymy, jaki pomysł na grę w drugiej połowie będą mieli gospodarz. Widzimy się z Państwem za jakieś 15 minut. Zapraszamy na przerwę i wracamy niebawem.
Wracamy już powoli na drugą połowę. Spotkanie na przodu Czyżowice z na przodem 32 Syrynia. Do przerwy 0-3. Prowadzenie ekipy gości. No, przypomnijmy, że lider tabeli, czyli naprzód Czyżowice, dzisiejszy gospodarz, gra w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Michała Lodwicha, bramkarza z Czyżowic, którego między słupkami zastąpił Dawid Reguła, czyli zawodnik z pola. Jedną czerwoną kartkę, także to może dużo, dużo zrobić. Jeżeli chodzi o wynik kolejnej połowy, widzę tam jeszcze ostre dyskusje pomiędzy zawodnikami, pewnie taktyka jest wciąż ustalana. No i co będzie? Zobaczymy. Czekamy na sędziów spotkania, zawodnicy już na boisku. Wyjść jak Feniks z popiołów, czy tak się stanie, nie wiemy, zobaczymy, wierzymy. No i wierzymy też, że tym też nie spadnie, gdzie się tam ktoś w rogu gromadzi. Rzeka tego nie puści, no musi być dobrze. Także druga połowa przed nami, no chyba będzie ktoś z tego meczu. Jakby się tak troszkę spełniło to, co z Rudy Jesienek w terenie, powinniśmy strzelić jeszcze dwie bramki. Ale już nie tracimy, tak myślę. Czyli dwie bramki minimum do przodu. No coś nie widać sędziów. Dopiero teraz pojawiają się arbitrzy tego spotkania. No i za chwilkę wznowimy tą drugą odsłonę. No jestem ciekawy, jak potoczy się ta druga połowa. Czy naprzód Syrynia będzie starał się pójść za ciosem. Przed nami na pewno ciekawe 45 minut tego spotkania. W ekipie gospodarzy szykowana jedna zmiana. Boisko opuścił Bartosz Jęczmionka, oznaczony numerem 21, a na placu gry z numerem 10 pojawia się Sebastian Buko. Pierwszy gwizdek arbitra w tej drugiej połowie rozpoczynają goście. Piłka posłana od razu na lewą stronę boiska. Oto auto za moment wznowią gospodarze. Piłka na Adamczyka. Artur Cichy w pojedynku biegowym z Nowakiem. Lepszy zawodnik, gospodarz. Teraz niestety fatalne zagranie. To rodzi szansę dla gości Kuczera. Uderzenie na bramkę. No kolejna dobra okazja gospodarzy. A strzelał. O tym może za chwilę, bo ruszamy już w drugą stronę. Numer 8 na lewej stronie, Adrian Wierzgoń, powstrzymany jednak przez Pawła Paprockiego. Wierzgoń. Piłka przerzucona na prawą stronę boiska. Niedokładnie teraz gospodarzy rozpocznie Rafał Lupa. Piłka na prawej stronie boiska u Kuczery. No i skończyło się rzutem
rożnym dla gości. No, korzystając z chwili okazji, chciałbym Państwu nadmienić o kadrze ekipy Śląski Sport na to spotkanie. Za obsługę tutaj transmisji odpowiada, a może o tym za chwilę, bo nie zdążymy wszystkich wymienić, a goście mają rzut rożny, które są groźne w tym pojedynku. Dośrodkowanie w pole karne, wybijają to jednak zawodnicy Szczyżowic. Może teraz wróćmy do mojej myśli. Za transmisję spotkania odpowiada Agata Drzenie, która dzisiaj jest operatorem kamery. Za mikrofonem moja skromna osoba, czyli Drzeniek Kamil. No a na murawie zdjęcia i o kamery zabramkowe dbają dla Państwa Grzegorz Matla. No, tej osoby w środowisku włodzisławskim przedstawiać nie trzeba. Znakomity fotograf, fotoreporter i Anioł Ostrzołek. Również bardzo utalentowany fotograf. Wracamy już na boisko. 49. minuta tego pojedynku. Zbierają się gdzieś w tle te chmury, ale mamy nadzieję, że one nas ominą. Ruszają teraz goście. Artur Cichy czysto odbiera piłkę. Buko. Piłka na prawą stronę. Powstrzymana jednak ta akcja Mioduszewskiego. No i od autu wznowią za moment gospodarze. Uderzenie na bramkę teraz Adamczyka, no i doskonale broni Rafał Lupa, który nie dał się zaskoczyć. Mocna teraz piłka, ale najszybciej przy niej będzie Dawid Reguła. Grabarczyk na Gardawskiego. Strata jednak w ekipie gospodarzy. Jest tutaj Nowak na prawej stronie boiska. Zagranie do Kuczery. Szybszy tam Artur Sosna. Gardawski faulowany, ale mamy przywilej korzyści. Ruszył teraz lewą stroną boiska. Grabarczyk powstrzymany jednak. Zwija się z bólu zawodnik Szczyżowic. No i przerywa grę sędzia tego spotkania. Gra przerwana będzie, piłka przyznana ekipie z Syrenii, bo to goście byli przy futbolówce. Piłka na prawą stronę na Nowak. Walczy tam z nim Grabarczyk. Poradził sobie zawodnik gospodarz. Piłka trafiona teraz w Artura Cichego. Szymura. Gardawski jednak niedokładnie. Pięćdziesiąt dwie minuty już meczu upłynęło. Przypominam, że naprzód Krzyżowice gra w dziesiątkę, bo czerwoną kartką ukarany Michał Ludwik w pierwszej połowie. Gospodarze przegrywają 0-3, no i na pewno trudne zadanie przed nimi, żeby odrobić tutaj straty. No ale piłka już nie takie rzeczy widziała. Dużo czasu jeszcze przed nami.
Piłka posłana na lewą stronę boiska na Wierzgoń. Ładnie poradził sobie zawodnik Szczyżowic. Wierzgoń już w polu karnym. Cały czas przy piłce. No zabrakło już nieco miejsca, aby zagrozić bramce Rafała Lub. Coraz ciemniejsze chmury na wprost naszej transmisji, jak Państwo pewnie dostrzegają. No mamy nadzieję, że ta pogoda wytrzyma przynajmniej do godziny 16. Gardawski teraz powalczył o tą piłkę. Jest Buko, ładnie zauważył na prawej stronie boiska kolega z zespołu, ale piłka nie dochodzi. Gospodarze się jednak przy niej utrzymują. Cicho. Faulowany teraz Gardawski. No musi przerwać to arbiter. Będzie rzut wolny dla naprzodu i żółta kartka. Dla ekipy z Syrynii. No i to rodzi szansę na bramkę, która da jakąś nadzieję naprzodowi Czyżowice na osiągnięcie dobrego rezultatu w tym pojedynku. 53 minuta, zawodnik numer 16, Majszar Bartosz, otrzymuje żółtą kartkę. Na żółtą kartką ukarany Bartosz Majszak. Rzut wolny dla naprzodu, piłka już w polu karnym. Wychodzi jednak Lupa, który zbiera tutaj brawa od swoich kibiców. Próba teraz zagrania Macieja Mioduszewskiego. Powstrzymana, no i tylko aut dla naprzodu Szczyżowic. Grabarczyk. Buko. Zagrywał do Wierzgonia, Sosna, Artur Cich. Ponownie Sosna. Buko. Ma trochę miejsca w środkowej strefie boiska. Buko! Jest jeszcze Grabarczyk. No zwolniła na tempie nieco ta akcja. Wierzgoń zablokowany. A teraz kolejna okazja dla gości. Szybszy jednak Dawid Szymura od Artura Kuczery. Nowak. Kuczera. Przerywa to jednak Gardawski. Cichy do Adamczyka. Adamczyk. Uprzedzony jednak przez Rafała Lub. No gdyby z piłką zabrał się napastnik Szczyżowic, mielibyśmy groźną sytuację dla gospodarzy. Na w ekipie gości szykowana zmiana. Boisko z numerem 11 opuszcza Kamil Nowak. No długo schodzi z boiska zawodnik z Syrynii. Na placu gry z numerem 9 zastępuje go Sebastian Walenko. W zespole Syrynii zawodnik z numerem 11 Nowak Kamil schodzi i za niego zawodnik z numerem 9 Sebastian Walenko. Buko. Piłka teraz do Artura Cichego. Niedokładnie jednak zagrana.
Walenko w twoim pierwszym kontakcie z piłką. Grabarczyk. Nie wiem, czy państwo widzą te błyskawice, które gdzieś tam w tle się pojawiają. No na szczęście są one dość daleko od nas, a teraz na boisku przed szansą Gardowski, wypychany jednak poza pole karne. Poradził sobie zawodnik gospodarza. Jeszcze jest Adamczyk. Adamczyk, piłkę na prawej. No, zatrafił w Adamczyka. No i to jest szansa na kontratak dla zespołu z Syryni. Niedokładnie jednak wyprowadzony. Wyszedł z bramki Dawid Reguła i posyła piłkę w środkową strefę boiska. Walenko. Próba przerzutu na lewą stronę, ale niedokładna. No, pojawiają się pierwsze grzmoty tutaj. A do końca spotkania 32 minuty. Sosna. Artur Cichy. Naciskany teraz przez rywala. Piłka wychodzi faul i rozpocznie za moment naprzód Szczyżowic. Próbował się teraz urwać Wierzgoń, ale koniec akcji gospodarzy, bo ruszają goście. Niebezpiecznie w polu karnym na przodu Czyżowice, ale niedokładne to dośrodkowanie. Artur Cich. Grabarczyk. Buko. Nie kalkulował teraz. Bartosz Majszak wybija piłkę na połowę gospodarzy. No i to oni za moment rozpoczną od rzutu wolnego. No a w przyszłym sezonie w klasie okręgowej naprzód Czyżowice będzie miał kilku ciekawych rywali. Między innymi Forteca Świerklan, LKS Krzyżanowice, Gwiazda z Krzyszów czy Płomień Połomia. No i też Górnik Radlin, który awansował z rybnickiej klasy, a teraz niebezpiecznie w polu karnym gospodarzy. Jest czwarta bramka dla naprzodu Syrynia. 4-0 w 61 minucie. Prowadzą goście. Prowadzi zespół Syryni Czyżowica po bramce zawodnika z numerem 8, Sowa Mateusz. No, do siatki, jak podpowiada miejscowy speaker, trafił Mateusz Sowa. Czarne chmury zbierają się w dniu dzisiejszym nad naprzodem Czyżowice. Wysoko przegrywają gospodarze. No ale pamiętajmy też o tym, że ta porażka krzywdy w tym sezonie im nie zrobi, bo awans już mają zapewniony. No i kolejna zmiana w ekipie z Syryni. Boisko z numerem 7 opuszcza Artur Koczera, pojawia się na nim Łukasz Kubica. Adamczyk twardo teraz stał na nogach. Stracił piłkę, powalczył jeszcze Gardowski. Twarde teraz starcie w środkowej strefie boiska. Zszedł zawodnik z numerem 7, Kuczera Artur, i zawodnik z numerem 6, na jego miejsce do Kubica Łukasz. Dzień.
Adamczyk wyłuskał teraz piłkę. Adamczyk powstrzymany jednak przez rywali. Walenko. No i kolejna okazja dla naprzodu, ale jest pozycja spalana. No. Dużo sytuacji stwarzają sobie goście. Gospodarze już kompletnie odkryci. Widzimy, że boczni obrońcy są tak naprawdę skrzydłowymi w tym momencie. Naprzód zostaje dwójką z tyłu. Dlatego to może rodzić kolejne okazje dla zespołu z Syryni. No i kolejna akcja napędzana lewą stroną boiska przez drużynę gości. Kubica w polu karnym. Kubica! Jeszcze okazja i piąta bramka dla naprzodu Syryń. Ponownie do siatki trafia Mateusz Sowa. No reklamują chyba zagranie ręką gospodarze. Mamy powtórkę tej sytuacji. Zaraz zobaczymy, co tam się wydarzyło. Ładna tutaj akcja Kubicy z Mateuszem Sową. Kubica strzela, odbija to reguła, no a Sowa dobija. Jest piąta bramka dla naprzodu Syryń. No podrywa się tutaj mocny wiatr. Mamy nadzieję, że nie będziemy tutaj moknąć. Szymura. No coraz mocniejszy wiatr podrywa się tutaj nad boiskiem. Czarne chmury nad stadionem w Czyżowicach. No powiem Państwu szczerze, że źle to wygląda, jeżeli chodzi o niebo. W przypadku burzy nie wiem, czy sędziowie gry nie przerwią. Szymura. Artur Cichy. Gardawski. Adamczyk. No zbyt długo chlował piłkę napastnik Szczyżowic. Sosna. ...25 minut do końca tego spotkania. Opowiem Państwu, że ten wiatr jest tak silny, że aż tutaj trzęsie trybuną, na której się znajdujemy. Pytanie
Kolejna zmiana w zespole Syrini. Gardawski. Zdobywca dwóch bramek, Parnus Marek i za niego... I za niego zawodnik z numerem 13, Hanszka Patosz. W międzyczasie mieliśmy też zmianę w ekipie gości. Boisko opuścił Marek Pawlos, a pojawił się Bartosz Halczka, oznaczony numerem 13. Kolejna akcja na przodu Szczyżowic. No ale nie potrafią dzisiaj stworzyć sobie klarownej sytuacji gospodarzy. Na pewno utrudnia to gra w dziesiątkę. Gardawski na lewą stronę do Sebastiana Buko. Może teraz będzie okazja na bramkę. Strzał po długim rogu. Przechodzi jednak obok bramki Rafała Lub. Zobaczmy powtórkę tej sytuacji. Gardawski ładnie rozrzucił piłkę na lewą stronę boiska. Dobra okazja Sebastiana Buku, ale nie trafił w światło bramki. Dwadzieścia jeden minut do końca tego spotkania. Pojedynek biegowy Kubicy z Sosną. Lepszy zawodnik gospodarz. No i będzie następna zmiana w drużynie na przodu Syrynia. Boisko z numerem 14 opuszcza Mateusz Bugdoł. A na placu gry zameldował się z numerem 3 Marcin Bugla. Zawodnik z numerem 14, Bugdoł Mateusz schodzi i... Zmiana też w ekipie na przodu Czyżowice. Boisko opuścił Szymon Gardawski. Pojawił się na nim Denis Świerczek. Przepraszam, Wachtarczyk Błażej pojawił się na boisku. Czyli dobrze jednak widziałem. Boisko opuścił też Grabarczyk, a Świerczek również na murawie się pojawił. Adamczyk. Twardo stoi na nogach ten zawodnik. Na pewno jego niesamowity atut. To też jest pewnie odpowiedź na taką ilość bramek w raciborskiej klasie A. Przypomnijmy 41. A ciekawostką jest to, że w sezonie 2002-2003 w barwach na przodu występował Zbigniew Adamczyk, czyli tata Patryka, który również został królem strzelców. Wysoka świeca teraz posłana w boisko. Szymura utrzymał piłkę. Szymur. Adamczyk do Cichego. Artur Sosna.
To ciekawe, czy uda się gospodarzom strzelić przynajmniej bramkę honorową w tym spotkaniu. No miejmy na uwadze to, że grają jednak przez większość spotkania w dziesiątkę. Może teraz Świerczak. Powstrzymany jednak przez rywali będzie aut dla gospodarz. 73. minuta na meczowym zegarze. Uderzenie teraz na bramkę, niecelnie jednak Artur Sosna. Wiatr jest na tyle porywisty, że aż uciekły mi tutaj kartki ze składami. A teraz ruszają gospodarze. Jest Adamczyk, strzela na bramkę, no ale po raz kolejny niecelnie. Siedemdziesiąta piąta minuta rozpoczęła się w tym pojedynku. Od bramki rozpoczyna Rafał Lupa. Zmiana w ekipie gospodarzy. Pojawił się Franek Szczyrba, oznaczony numerem 20, a boisko opuścił Maciej Mioduszewski, który do tej pory grał z numerem 18. Rzut wolny dla naprzodu Czyżowic. Przy piłce ustawiony już Artur Cichysz. 76. minuta na zegarze. Cichy dośrodkowanie w pole karne, skakał tam Szymura. Piłka jednak mija zawodników w polu karnym. Miejscowi kibice póki co nie doczekali się bramki dla swojej drużyny. No ale jeszcze jest kwadrans, może się ta sztuka jeszcze uda. Piłka teraz na lewą stronę boiska w kierunku Kubicy, Szymura. Adamczyk ładnie się zastawił, ale niedokładnie zagrywa jednak do Wierzgonia. Długa piłka i walka Sowy z Szymurą. Poradził sobie zawodnik i trener gospodarz. Ruszają teraz gospodarze. Buko.
to chciał uruchomić Artura Cichego, ten został jednak piłkę za plec. Wyszedł z bramki Reguła. Sosna. Piłka na Artura Cichego. Kubica powrotny spalony i rozpocznie naprzód Szczyżowic. No nie chcę tutaj zapeszać, ale mam wrażenie, że te chmury nieco nas opuściły. Powędrowały w naszą prawą stronę. Oby to przeszło tutaj bokiem w Szczyżowicach. A teraz atakują gospodarze. Artur Cichy niedokładnie jednak zagrywa do Szczyrby. Ten utrzymał piłkę w boisku. Cichy. Piłka na lewej stronie boiska u Wachtarczyka. Jest Wierzgoń. Piłka utrzymana w boisku w natarciu cały czas naprzód Szczyżowic. Siedemdziesiąta dziewiąta minuta na zegarze. 11 minut do końca tego spotkania. Piłka dla zespołu z Syryni. Paprocki. Buko. Adamczyk do Wachtarczyka, ten do Szymury. Ładna teraz piłka na lewą stronę boiska. Jest tutaj nie Adrian Wierzgoń, powstrzymany jednak przez graczy z Syryń. Żółta kartka teraz dla zawodnika gości. Marcina Dzierżęgi, no ale przybita piątka. I w 85. kapitan drużyny z numerem 5 Dzierżęga Marcin otrzymuje żółtą kartkę. Piłka dla gospodarz Wachtarczyk. Wierzgoń do Cichego. Artur Cichy ładnie się teraz obrócił z piłką. Buko ponownie do Cichego. Cichy dorzuca w pole karne uderzenie głową. No i pewnie łapie to Rafał Lub. No powiem Państwu szczerze, że już powoli odliczamy te minuty do końca spotkania, bo to niebo nie wygląda zbyt korzystnie. No a my tutaj u góry nie jesteśmy do końca chronieni przed deszczem. Rzut wolny dla gości. Krótko rozegrany. Piłka posłana już w pole. Karny strzał głową, ale jest też pozycja spalona. Piłka teraz na lewej stronie u Wierzgonia.
musieliśmy przesunąć się nieco z naszym sprzętem, bo rozpadało się tutaj w Czyżowicach. Adamczyk. Utrzymuje się przy piłce. Adamczyk wbiega w pole karne. Powstrzymany jednak przez rywali. Rozpoczęła się 84. minuta w tym spotkaniu. Goście cały czas prowadzą 5-0, no i w pełni kontrolują to spotkanie. Ruszył teraz Kubica do tej piłki, szybszy jednak Reguła. Artur Cichy, no za daleko wypuścił sobie piłkę i rozpocznie za moment Syrynia. No, ci, którzy planowali w dzisiejszy wolny wieczór grilla, będą pewnie musieli przełożyć swoje plany, bo nie jest to pogoda, aby posiedzieć ze znajomymi. No, będzie trzeba spędzić ten czas w domu. Szymura. Nieco ponad 5 minut zostało do końca regulaminowego czasu gry, a teraz szanse mają goście. Był tam Sowa, który wywalczył rzut rożny. Za moment dośrodkowanie w pole karne. Piłka już posłana, no i wybija to teraz Reguła. Faul teraz zawodnika z Syryny, no i będzie żółty kartonik. A ukarany z numerem 9 Sebastian Walenko. I kolejna żółta kartka, zawodnik z numerem 9. Na ławce gości widzimy trenera Jacka Trzeciaka, postać bardzo znana w środowisku piłkarskim. No jeszcze niedawno prowadził pierwszoligowy GKS Jastrzębie i wylądował w raciborskiej klasie A w zespole Syryń. Jeżeli chodzi o osobę Jacka Trzeciaka, to jako zawodnik występował m.in. w Ruchu Radziomków, RKS-ie Radomsko, najdłużej związany z Polonią Bytom, z którą występował w Ekstraklasie, a ostatnio jeszcze jako zawodnik grał w Naprzodzie Boruciń, Zgodzie, Zawadzie, Książęce. Osiemdziesiąta siódma, w zasadzie ósma, rozpoczyna się w tym spotkaniu. Goście prowadzą bardzo pewnie 5-0. No będą mieli dzisiaj ogromne powody do radości. Ten przedłużony dla niektórych weekend będzie z pewnością dla nich udany.
ale z drugiej strony gospodarze też nie mają nad czym ubolewać. Ponieśli wysoką porażkę, ale to oni będą cieszyli się z awansu do klasy okręgowej. Żółta kartka teraz w ekipie gości. No już powoli odliczane są minuty do końca tego spotkania. Na boisku też już tempo nie jest zbyt forsowane. Żółta kartka dla zawodnika z numerem 2. A teraz piłka na Łukasza Kubicę, powstrzymany jednak przez SOS. Kibice gości odpalili teraz pirotechnikę. No a naprzód 32 cały czas w ataku. Walenko. Sowa, piłka na lewej, no to Sowa strzela, no i dobrze broni Dawid Reguła. Szymura. Odebrał mu piłkę z numerem 13 Bartosz Halszka. Szymura teraz piłka na Wierzgonia. Ten ją jednak straci. Artur Cich do Sebastiana Abuko. Wachtarczyk. Adamczyk naciskał. Próbował się teraz przedrzeć z piłką, ale ta sztuka mu się nie udała. Piłka teraz na lewą stronę w kierunku Łukasza Kubic. Niestety 120 sekund potrwa dłużej to spotkanie. Ten doliczony czas gry właśnie się rozpoczął. Goście przy piłce. Piłka utrzymana w boisku. No i za moment rozpoczną zwycięzcy dzisiejszego spotkania, czyli naprzód 32 Syrenia. Bardzo pewne zwycięstwo z liderem tabeli. No ale układu tak naprawdę to nie zmieni. Naprzód Czyżowice pozostanie liderem. Liderem, który awansuje do klasy okręgowej. Syrynia będzie musiała zadowolić się drugim miejscem w ligowej tabeli, no ale przy tak dobrej dyspozycji mogą z całą pewnością liczyć, że w przyszłym sezonie powalczą o awans do klasy okręgowej. Jedna z ostatnich szans ekipy gości. Piłka posłana w pole karne. Niebezpiecznie było, ale nie skończyło się szóstym trafieniem. Końcowe fragmenty tego pojedynku. Przypomnijmy, że obie drużyny do rozegrania będą miały jeszcze po jednej kolejce. Naprzód Czyżowice wyjedzie na spotkanie do Rogowa, żeby zmierzyć się z przyszłością Rogów. No a naprzód Syrynia również na wyjeździe zagra z KS Kornowac. Pozycja spalona. Końcowe sekundy. No i za moment sędzia zakończy ten mecz. Gwizdek już w ustach arbitra tego spotkania i koniec tego meczu. Naprzód Czyżowice, naprzód 32 Syrynia 0-5. Gościom gratulujemy naprawdę dobrej postawy.
mieli kontrolę nad tym spotkaniem. To był ich dzień, to trzeba otwarcie powiedzieć. A naprzód Czyżowica nie ma nad czym ubolewać. Podopieczni Dawida Szykręgowej. Efektowna teraz oprawa kibiców Goszyna. Widzą Państwo ten dym, który skieruje się w naszą stronę. No może tym zakończmy, bo za chwilkę się zadymimy. Za uwagę dziękuję już Państwu dzisiaj. Cała ekipa Śląskiego Sportu na Murawie pracowali dla Państwa. Ania Ostrzołek i Grzegorz Matla. A za transmisję dzisiejszego spotkania odpowiadali Kamil Drzeniek i Agata Drzeniek. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłym sezonie. Świętują jeszcze oczywiście kibice Szczyżowic. No i to jest też oprawa kibiców na przodu Szczyżowice. Wszystko, do zobaczenia w naszej relacji. Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia.